Wsparcie dla organizacji pozarządowych, miejsca noclegowe i bezpłatny transport autobusami spółki PKS Nowa dla uchodźców. Zabezpieczone miejsca dla potrzebujących w szpitalach podległych województwu, zbiórka sprzętu ratowniczego. Podlaski samorząd uruchomił szeroki pakiet pomocy na rzecz walczących o wolność Ukraińców, jak również tych, którzy opuścili swój kraj uciekając przed wojną i deklaruje dalsze wsparcie. Z tych informacji, które też posiadam, widać, że te wszystkie rzeczy są realizowane na bieżąco. Uchodźcy są przyjmowani. Pamiętajmy, że na Ukrainie trwa wojna i tutaj te procedury po stronie Ukrainy są trochę opóźnione. Z tego, co mi wiadomo, z naszej strony jest pewne uelastycznienie przepisów, ale też i pewne przygotowanie. Dlatego tutaj te wszystkie kwestie, o których Państwu dzisiaj na konferencji powiedziałem, ale też i które zostaną uzupełnione, mają na celu przede wszystkim wpisanie się w pomoc, jaką deklaruje rząd, bo on tutaj gra pierwsze skrzypce i powinniśmy dla dobra tej pomocy i dla jej efektywności po prostu wszyscy działać w pewnej koordynacji i pewnym porozumieniu. Co bardzo ważne, inicjatywy pomocowe dla Ukrainy zostały wypracowane wspólnie ze wszystkimi klubami radnych. My oczywiście popieramy stanowisko i działania zarządu w tym zakresie. Ta pomoc musi być skoordynowana w ramach pomocy udzielanej przez państwo polskie i będziemy na bieżąco odpowiadać na potrzeby, chociażby tak jak tu wspomniano, opieki zdrowotnej, bo niestety w wyniku tej wojny wiele osób będzie poszkodowanych i będzie wymagało leczenia szpitalnego. Wiem też, że powiaty, bo sam przecież Państwo wiecie, kieruję szpitalem, też zaczęły na prośbę wojewody się tym zajmować i przygotowują się do przyjęcia czy to uchodźców, czy też poszkodowanych w wyniku wojny. Myślę, że w tym zakresie nie ma tutaj żadnych rozbieżności. W podlaskich szpitalach jest obecnie przygotowanych dla uchodźców 196 łóżek. Placówki te są przygotowane do tego, żeby przyjąć uchodźców i ewentualnie udzielić im odpowiedniej pomocy medycznej. Są zapasy leków, są zapasy personelu. Gdyby pan wojewoda zgodził się na odblokowanie łóżek covidowych, a są ku temu przesłanki, coraz mniej łóżek jest zajętych przez tych właśnie pacjentów, jesteśmy właśnie tych łóżek stworzyć więcej. Teraz jest to 196. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmen zapewni miejsca pobytu dla uchodźców ukraińskich. Jest tam odpowiednie zaplecze sanitarne, a także miejsca na przygotowanie posiłków. Również należąca do samorządu wojewódzkiego spółka Ares w Suwałkach udostępni należące do niej budynki szkoleniowe na potrzeby noclegowe. Po wspólnych dyskusjach jako radni, jako zarząd też województwa, który przychyla się do naszych próśb, nie tylko naszych, ale tak jak pan przewodniczący Dębski powiedział, tu są inicjatywy również radnych opozycji. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment pod Suwałkami udostępni swoją bazę noclegową na około 70 miejsc. Zapewni też wikti opierunek, czyli jedzenie i sanitaria tym ludziom. Jest też ważna kwestia dotycząca spółki Ares, która jest spółką samorządu województwa podlaskiego i posiada obiekt edukacyjny w Suwałkach, szkołę, w której są prowadzone szkolenia ze środków Unii Europejskiej. Ten obiekt wymaga małych, drobnych tak naprawdę inwestycji, czyli zakupu łóżek oraz przygotowania zaplecza sanitarnego i o tym też będziemy rozmawiać na sejmiku, żeby ewentualnie, jeśli będzie taka potrzeba, przesunąć środki do tej spółki. Decyzją władz samorządowych do akcji pomocy uchodźcom włączyła się także spółka PKS Nowa. Oferuje bezpłatne przejazdy Ukraińcom po okazaniu paszportu. Przewoźnik wyśle też swoje autobusy na granicę polsko-ukraińską, aby wspomóc rozlokowanie uchodźców. Zgodnie z prośbą ministra infrastruktury, pana ministra Andrzeja Adamczyka, spółka PKS Nowa jako podległa samorządowi uruchomiła od dziś bezpłatne przejazdy dla ukraińskich uchodźców. Tym biletem pasażerskim będzie w tym wypadku ukraiński dowód lub paszport, także to już też jest w trakcie realizacji. Dodatkowo autobusy PKS Nowa czekają w gotowości, by wyruszyć w drogę po uchodźców, ale pamiętajmy, że najważniejsza jest teraz dobra koordynacja tych wszystkich działań. Tutaj, jeśli chodzi o województwo podlaskie, tą instytucją jest wojewoda podlaski i my czekamy na odpowiednie sygnały, kiedy mamy się w to włączyć i w jakim zakresie, tak żeby nie doszło do chaosu. Podczas konferencji poinformowano również, że pociąg z Białegostoku do Kowna prawdopodobnie wyjedzie znów w trasę. To wiadomość z ostatniej chwili,
Rząd Litwy zgłosił do nas propozycję, żeby odwiesić połączenie między Białymstokiem a Kownem, z tego powodu, że jeżeli ktoś z uchodźców z Ukrainy będzie chciał dostać się na Litwę, to żeby miał udogodnienie, po prostu taki rozmawiamy z Poloregio i taki na pewno kurs utworzymy, tak żeby sprawniej można było dotrzeć z wolą uchodźców z Ukrainy na Litwę. I te wszystkie działania staramy się robić z naszą spółką, to znaczy z Poloregio. Myślę, że to dobry pomysł, tym bardziej, że uczestniczy w tym rząd litewski. Przypomnijmy, że trwa zbiórka zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla służb ratunkowych z obwodu Iwano-Frankowskiego na Ukrainie. Punkty zbioru sprzętu znajdują się w siedzibie PKS Nowa w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Siemiatyczach. Samorząd województwa planuje wsparcie finansowe bądź rzeczowe dla organizacji pozarządowych uczestniczących w akcjach pomocowych. Zarząd i radni podziękowali wszystkim za okazywaną uchodźcom pomoc. Apelowali jednak, aby nie jeździć na granicę na własną rękę, a raczej włączać się w akcje koordynowane przez odpowiedzialne instytucje i organizacje. Lekarze alarmują, już co piąte dziecko w Polsce ma zaburzenia psychiczne. Pandemia jeszcze pogłębiła ten problem. Osłabienie więzi uczuciowej między członkami rodziny, utrata poczucia przynależności oraz eliminowanie strefy emocjonalnej na korzyść wartości materialnych. Na tym tle pojawia się niedostatek psychicznego kontaktu dzieci z rodzicami. Dlatego wzrasta liczba dzieci przeżywających dotkliwe osamotnienie wśród osób formalnie najbliższych. Nie chodzi więc tutaj o fizyczne porzucenie dziecka, lecz o brak więzi emocjonalnej. Rodzice często są nieobecni w doświadczeniach i przeżyciach dzieci, nie dając im wystarczającego oparcia, co rodzi niepewność, nieufność i lęk oraz prowadzi do swoistego zagubienia dziecka. Coraz młodsze dzieci zaczynają mieć problemy psychiczne. Tą szczególną opieką objęci są już pacjenci z Wysokiego Mazowieckiego. Ośrodek Wsparcia Psychologicznego dla Dzieci i Młodzieży oficjalnie został otwarty. Takiego miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogłyby korzystać z pomocy psychologicznej, do tej pory nie było. Była poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która skupiała się, czy też skupia się, bo ona jest tutaj w mieście, na diagnozowaniu dzieci, ale wiemy, że pomoc psychologiczna, psychoterapia dla dzieci, no niestety wymaga oddzielnych placówek. Na dzieci czekają psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi. Wiemy, że ciągle jeszcze borykamy się z pandemią. Też doszła kolejna sytuacja, bardzo trudna dla dzieci też. Ta sytuacja, która związana jest z wojną na Ukrainie. Też pojawił się taki temat, jak rozmawiać z dziećmi o tym, o inwazji zbrojnej. Jest mnóstwo różnych tematów, na które rodzice czasami nie znają odpowiedzi i to jest między innymi powód, żeby pójść do psychologa. Trudności w radzeniu sobie z emocjami, z sytuacją. Taka sytuacja po-covidowa, tak, związana z nauką zdalną, jest to widoczne w ich zgłaszanych trudnościach. Trudności z relacjami, z rówieśnikami, tak sobie też myślę. I większość takich emocjonalnych przede wszystkim sytuacji związanych z domem, z rodziną, jak również w szkołach. To trzecia tego typu placówka utworzona przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. W uroczystym otwarciu ośrodka wziął udział członek zarządu Marek Malinowski. Planujemy jeszcze jeden taki ośrodek w Mońkach i wtedy cała mapa województwa podlaskiego będzie pokryta tego typu ośrodkami, ale też chcę przypomnieć, bo jedną z pierwszych decyzji samorządu województwa podlaskiego było to, że będziemy budować nowy obiekt, gdzie będzie można leczyć stacjonarnie. Właśnie pod tym względem chodzi o właśnie tą opiekę psychiatryczną dzieci i młodzież, bo takiego właśnie ośrodka nie ma w województwie podlaskim. Ponad 10 lat temu został zlikwidowany w Choroszczy, a nasza właśnie, tak jak mówiłem, jedna z pierwszych decyzji była taka, że przeznaczyliśmy z RPO województwa podlaskiego 17 milionów złotych. Pozyskaliśmy też 23 miliony z budżetu państwa i nowy budynek już powstaje przy deskach w Białymstoku. Widzę, że są kolejki, jest młodzież, są rodzice. No te dwa lata zamknięcia swoje zrobiło. No, trzeba wrócić do rzeczywistości, ale jak to mówią,
tutaj na Podlasiu. Jedna bieda nie daje rady, to się pojawiła druga. Miejmy nadzieję, że z tą drugą sobie Europa poradzi, a z tą pierwszą my próbujemy sami tutaj sobie poradzić. No, dziękuję tutaj pani dyrektor, że bardzo mocno się zaangażowała, że to powstało na terenie miasta, na terenie całego powiatu, przecież to jest jednostka dla powiatu, nie tylko dla miasta. I miejmy nadzieję, że no, ta psychika u tych dzieci będzie no, w końcu będzie taka jak przed pandemią i tego sobie chyba wszyscy życzymy. Obecnie pod opieką ośrodka w Wysokim Mazowieckim jest około 100 pacjentów. Najmłodsze dziecko ma 2,5 roku, najstarsze 19 lat. Nie trzeba mieć skierowania, aby skorzystać z takiej pomocy. My tutaj działamy już od 1 listopada. Zaczęliśmy w czasie pandemii. Na dzień dzisiejszy mamy około 100 pacjentów i praktycznie każdego dnia przybywają nowe osoby. Bardzo trudno też było dotrzeć z informacją wtedy, kiedy szkoły były pozamykane, kiedy dzieci uczyły się zdalnie, więc mam nadzieję, że teraz będziemy mogli bardziej współpracować ze szkołami, z różnymi placówkami oświatowymi, żeby te dzieci, które szukają pomocy, z tej pomocy skorzystały. Do tej pory dzieci z powiatu wysokomazowieckiego przyjeżdżały do Łomży. Dzieci mają problemy z wyrażaniem emocji, z radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami, jaką była na pewno izolacja w trakcie pandemii, potem powrót do szkoły i znów izolacja. Jak zatem rozpoznać problem i reagować? Na pewno, kiedy dziecko traci energię życiową, kiedy jego nastrój taki wizualny, prawda, ulega obniżeniu, kiedy zaczyna izolować się, kiedy unika grupy rówieśniczej, kiedy przeżywa wtórne trudności, czyli też nie radzi sobie w szkole, ale też czasem bywa tak, że nadruchliwość, taka prawda, nadaktywność dziecka, zwłaszcza tych małych dzieci, również może świadczyć o przeżywanej depresji. Młodymi pacjentami w Wysokim Mazowieckim zajmuje się 3 psychologów, 2 terapeutów środowiskowych i 7 psychoterapeutów. Udzielają m.in. porad psychologiczno-diagnostycznych, prowadzą sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, wsparcia psychospołecznego oraz odbywają wizyty i porady domowe. Spotykamy się z różnymi postawami rodziców. Często jest tak, że rodzice po prostu się obawiają, utożsamiają wizytę u psychologa czy wizytę naszą jako terapeuty, jako postrzegają to jako coś niepokojącego, że coś się dzieje, jakby może też postrzegają to troszkę tak jako, nie wiem, swoją jakąś niewydolność wychowawczą. I obawiają się tych wizyt. Natomiast no wiadomo, że przekonujemy, będąc w środowisku, wspieramy, wskazujemy na drogi rozwiązań, wskazujemy na zasadność takich wizyt i jakby uspokajamy, że one nie wiążą się z jakimiś, nie wiem, ocenami rodziców jako opiekunów dzieci, ale mają prowadzić właśnie do wsparcia dziecka, do pomocy dziecku. Ośrodek Wsparcia Psychologicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wysokim Mazowieckim mieści się w budynku dworca autobusowego. Jego oficjalne otwarcie zakończył koncert młodzieży uzależnionej od dobrej muzyki z Samorządowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wysokim Mazowieckim. Jak mawiał Janusz Korczak, dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie, naucz. Jeśli nie wie, wytłumacz. Jeśli nie może, pomóż. W Białymstoku w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej akt powołania na stanowisko pełniącego obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odebrał młodszy brygadier Andrzej Kalinowski. Przez wiele lat, jak Państwo słyszeli, był dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łomży, która pod względem i wyjazdowości, i zaangażowania jest jedną z najczęściej wyjeżdżających jednostek. Też kierował zespołem ludzi. Tutaj jest troszkę inny front działań, ale myślę, że pan brygadier Andrzej Kalinowski podoła i w tych trudnych czasach, bo proszę Państwa, mamy trudne czasy, będzie też odpowiednim człowiekiem na odpowiednim stanowisku.
Dotychczas młodszy brygadier Andrzej Kalinowski pełnił obowiązki dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Dziękuję za zaufanie komendantowi wojewódzkiemu. Nowe stanowisko, nowe wyzwania. Jak do tej pory pracowałem na stanowiskach operacyjnych, doświadczenie w tym zakresie posiadam. Postaram się sprostać zadaniu, które mi postawiono. Podczas oficjalnego przekazania obowiązków nowemu komendantowi obecny był senator Marek Komorowski, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej w Zambrowie. Aktualny komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odchodzi na emeryturę. Dlatego też w dniu dzisiejszym został powołany jako pełniący obowiązki nowy komendant. Mam nadzieję, że dobrze poprowadzi Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, jak i również będzie bardzo dobra współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi powiatu. Tego, myślę, oczekują wszyscy strażacy, jak również pracownicy Komendy Powiatowej w Zambrowie. Deklarację o wsparciu i współpracy z nowym komendantem powiatowym Straży w Zambrowie zadeklarował również Piotr Modzelewski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Jako Sejmik bardzo mocno zabiegamy o to, żeby współpracować i z PSP, i z OSP, bo wiemy, że bardzo dużo dokonują czynności, które są po prostu potrzebne na rzecz mieszkańców i w zakresie bezpieczeństwa, ale też i wsparcia takiego w codziennym życiu społecznym. Jesteśmy przededniu też rozdawania właśnie środków wsparcia na ochotnicze straże pożarne, więc mam nadzieję, że nowy komendant też jeszcze będzie mógł na tym skorzystać, żeby odczuć tą dobrą współpracę w ramach Sejmiku Województwa Podlaskiego i Państwowej Straży Pożarnej. Młodszy brygadier Andrzej Kalinowski jako dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży odpowiedzialny był m.in. za organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych podczas pożarów oraz likwidacji miejscowych zagrożeń oraz planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie miasta i powiatu. 24 lutego dotychczasowy komendant PSP w Zambrowie, starszy brygadier Krzysztof Konicki, oficjalnie przeszedł na emeryturę zambrowską jednostką, dowodził przez ostatni rok. Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku otrzymał od ministra zdrowia certyfikat akredytacyjny na kolejne 3 lata. To potwierdzenie wysokiej jakości usług medycznych w tej placówce. Certyfikat to dowód etycznej opieki nad pacjentem, dobrej komunikacji i współpracy z jego bliskimi oraz przestrzegania zasad optymalnej diagnostyki i terapii. Oznacza spełnienie najwyższych w kraju standardów jakości i bezpieczeństwa opieki. Chciałbym podziękować całemu zespołowi, ponieważ akredytacja to jest praca zespołowa, to są przede wszystkim ludzie, którzy pracują w naszym szpitalu, którzy przez ostatnie 6 lat bardzo ciężko pracowali, żebyśmy uzyskali tak wysoki wynik. Bardzo serdecznie wszystkim za to wsparcie dziękuję. To jest wielki sukces, bo wynik jest jeden z najwyższych, jak nie najwyższy w całym województwie. To oczywiście świadczy o bardzo wysokiej jakości świadczonych usług medycznych przez Szpital Wojewódzki w Białymstoku. To też świadczy o bardzo dobrej organizacji pracy, ale to też świadczy o bezpieczeństwie, jakie gwarantuje ten szpital, jeśli chodzi o ochronę zdrowia w naszym województwie. Także jesteśmy z Państwa jako zarząd województwa bardzo dumni. Liczymy na to, że oczywiście będziemy mogli to wykorzystać zarówno pod tym względem organizacyjnym, jak i też finansowym, bo to są oczywiście, tak jak już powiedział pan dyrektor, też dodatkowe środki, które mogą wpłynąć do tego szpitala po to, żeby funkcjonował jeszcze lepiej. Szanowni Państwo, korzystając z sytuacji, że jest z nami pan dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, też chcę podziękować panu dyrektorowi za dobrą współpracę między naszymi placówkami ochrony zdrowia, a wszystkimi szpitalami, nie tylko szpitalu, którym dziś jesteśmy, bo myślę, że układa się to bardzo dobrze i jak widać po różnego rodzaju konkursach te finansowanie czy zabezpieczenie finansowania w służbie zdrowia jest coraz wyższe i możemy tutaj wychodzić naprzeciw oczekiwaniom funduszu, ale też i realizować tą misję, którą mamy jako samorząd województwa podlaskiego. Szpitale przy akredytacji oceniało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ale decyzję w sprawie przyznania certyfikatu podjął minister zdrowia. Jest to bardzo ważny akurat dokument, który świadczy o jakości świadczonych usług, ale też o właśnie bezpieczeństwie
opieki. Oczywiście ma to swój wpływ także finansowy, z czego się jako członek zarządu odpowiedzialny za służbę zdrowia niezmiernie cieszę. Chciałbym dodać, że również swój jako samorząd województwa podlaskiego monitoring, analizę jakości pracy naszych podległych jednostek prowadzimy. Staramy się to robić co 2 lata. W ostatnim takim badaniu właśnie Szpital Wojewódzki imienia Śniadeckiego wypadł bardzo dobrze. W skali stopniowej, w skali 5-stopniowej uzyskał 4,51, co by wskazywało, że około 90% pacjentów jest zadowolonych ze świadczonych usług. Najważniejszym elementem dla szpitala przygotowującego się do akredytacji jest wdrożenie standardów akredytacyjnych, które są zawarte w programie akredytacji szpitala. Jest to 15 obszarów, w których jest zawartych 221 standardów. Żeby szpital mógł uzyskać akredytację, każdy standard musi zostać spełniony. Na spełnienie tych standardów składają się liczne procedury akredytacyjne, które systematyzują jakość, opiekę i zakres oraz liczne analizy. Z analiz wyciągamy wnioski służące poprawie jakości i bezpieczeństwu opieki nad pacjentem. Także największą i najlepszą pochwałę na końcowym spotkaniu uzyskaliśmy za jakby pracę oddziałów. I tu z mojej strony serdeczne podziękowania dla całego zespołu. W imieniu Podlaskiego Oddziału NFZ serdecznie i z dumą gratuluję uzyskanej akredytacji. Dla mnie osobiście jest to sprawa bardzo ważna. Od kilku już lat staramy się w Podlaskim Oddziale NFZ skutecznie wspierać finansowo kluczowe szpitale i kluczowy szpital, jakim jest Szpital Wojewódzki w Białymstoku. Jest to chwila ważna, dlatego że poza tym, że jest to certyfikacja pracy całej załogi, ciężkiej pracy dyrekcji, również należycie sprawowanego nadzoru ze strony pana marszałka i zarządu województwa, zawsze jako Podlaski NFZ z przyjemnością mogliśmy z kwartału na kwartał wzmacniać finansowo Szpital Wojewódzki w Białymstoku, a było to zawsze możliwe dzięki ciężkiej pracy koncepcyjnej dyrekcji szpitala, dzięki pracy całego personelu, dzięki też wykorzystywaniu i zwracaniu uwagi na te możliwości, które się coraz bardziej w systemie publicznej ochrony zdrowia pojawiają. Dzięki też bardzo partnerskiej i dobrej współpracy z panem marszałkiem, z zarządem województwa. Dlatego też finansowanie szpitala z roku na rok systematycznie rosło, rośnie i jestem w pełni przekonany, że podejmując się tego wyzwania akredytacyjnego, tak, również poziom finansowania będzie wzrastał. Najbardziej na uzyskanym przez szpital certyfikacie zyskują pacjenci, ponieważ to ich komfort i bezpieczeństwo są priorytetami w tym procesie. Ale i placówki medyczne na tym korzystają, i to finansowo. Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia, akredytacja ministra zdrowia jest bowiem premiowana podczas kontraktowania świadczeń.